Dzisiaj o godzinie 18.30 na kanale Milki zostałem sprankowany. Jeżeli nie widzieliście, to pójdźcie i zobaczcie, jak zostałem sprankowany. Dzisiaj na odcinku rewanż. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson, a to jest kolejny odcinek na moim kanale. Ja zawsze się tak przywitam jakoś śmiesznie, że dwa razy powiem to samo. Zawsze mam wrażenie, że dwa razy mówię to samo. Nieważne. W każdym razie na samym początku, jeżeli wam się odcinki oczywiście podobają, koniecznie zostawcie łapkę w górę. 5000 łapek w górę może być, 5000, dacie radę, 5 sekund na to, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Komu się nie udało, ten jest cienki bolek, więc napisz w komentarzu, czy jesteś cienki bolek, czy raczej gruby Jasiu. Więc słuchajcie, dobra, nieważne. W każdym razie, w dzisiejszym odcinku postanowiłem, że pójdę po Dave'a i zamknę go w więzieniu. Zobaczycie jeszcze w jakim, bo przygotowałem sobie specjalne więzienie. Co prawda nie miało być na niego, tylko miało być na kogoś innego. To o tym też wam powiem później, ale wykorzystamy go na niego. W każdym razie musimy pójść i zobaczyć, co on robi. Zapędzimy go w kozi róg i damy mu nauczkę za to, że pomógł Emilii sprankować mnie na dzisiejszym odcinku Emilki. Mam przygotowane 6 potek na niewidzialność. Już sobie zrobiłem ich więcej, ponieważ wiem, że teraz często ich używam, więc mam nadzieję, że nie wszystkie zużyję. Tu mam jakieś tabliczki, też może je wykorzystamy. Odkładam póki co te wszystkie, jakby zostawię sobie miecz tylko, bo mi się może tak bardzo przydać. Tutaj dam sobie te dwie potki, bo to już jest razem i tak, prawda, 16 minut, więc myślę, że to nam spokojnie starczy. Resztę potek zostawimy sobie na później, ewentualnie wyciągniemy z plecaka, jakby nam już brakowało. W każdym razie, David powinien być gdzieś w wiosce i myślę, że najlepiej będzie, jak go po prostu sprankujemy, zapędzimy w kozi róg w miejsce, w którym stworzyłem specjalne więzienie. W sumie może pójdę wam najpierw je pokazać, więc na razie nie biorę potki, żeby on myślał, że wszystko jest spoko, że ja sobie tak po prostu biegam po tej wiosce. O, tu sobie na przykład, patrzcie, przebieg, dobra. Nie widział mnie i tak, więc luz, dobra. Idziemy sobie tutaj na dół. Jak widzicie, tutaj są klatki, w których on sprzedawał w ogóle psy nam, bo on, ja mu wynająłem tutaj, prawda, młyn, bo jeszcze nie mamy pola nigdzie do... Ej, tu jest w ogóle rozwalony blok, dlaczego ktoś to rozwalił? No nieważne, będę to musiał naprawić. W każdym razie nie mamy tu jeszcze dookoła pola pszenicy, żeby móc tutaj jakby uruchomić młyn do działania, więc póki co wynająłem mu go tutaj na to, żeby sprzedawał psy, ale widzę, że sprzedał wszystkie, więc w sumie... Dobra, na razie nic nie będę mówił, ważne, że płaci za wynajem, wiecie, o co chodzi. Dobra, patrzcie, tutaj na dole mam taką specjalną swoją piwnicę. Nie pokazywałem wam jej chyba jeszcze. Tutaj, jak widzicie, jest więzienie. Takie coś. Tu zrobiłem więzienie, które jest, słuchajcie, przeznaczone dla kosmitów. Ponieważ nie wiem, czy wy wiecie, ale są tutaj kosmici na tym serwerze. Głównie możecie je zobaczyć na kanale Davika i Paliona, ponieważ oni się z nimi tak głównie tam uporają, jak gdzieś tam siedzę ukradkiem i tak, wiecie, nie chcę mieć z nimi wspólnego, więc ja tak i tak poza wioską mieszkam. Oni tu się z nimi męczą, bo UFO jest nad całą wioską, ja tak sobie raczej czmycham, żeby, wiecie, jak ich widzę, to wychodzę z serwera, bo ja się boję z nimi w ogóle konfrontować, więc nie miałem okazji ich za bardzo poznać, ale przygotowałem coś takiego, żeby po prostu zamknąć tych wszystkich kosmitów, a raczej nie wszystkich, może jednego, bo jak wszystkich tu zamknę, to raczej się jakoś to wydostanę, to są cwaniaki, kurczę, nie do powstrzymania, ale tu, szyba jest kuloodporna, więc nie ma szans, żeby to rozwalili, więc jak tutaj Davika zamknę, to też nic nie stanie. W sensie, nic nie stanie, no, po prostu, wiecie, prawda, no nie rozwali tej szyby, tak? Więc tutaj przygotowałem coś takiego i ci kosmici powinni tutaj być całkowicie jakby, prawda, nieszkodliwi. W każdym razie myślę, że zamkniemy tylko jednego kosmita, bo z tego, co słyszałem, to oni już się z nimi lali. Więc jeżeli już się z nimi lali, no to, krótko mówiąc, no za niedługo powinni się stąd wynieść. W sensie powinniśmy się ich pozbyć. O, tu jest David, czekajcie, dobra. Ja piję potkę teraz, żeby po prostu mnie nie widział. Muszę ściągnąć te buty też, bo to jest bardzo ważne. Schowam sobie tutaj, prawda, to. Dobra, otwieram te drzwi i idziemy za nie. Najpierw zobaczmy, co on będzie robił w ogóle, bo jestem strasznie ciekaw, czy on teraz jakieś konkretne plany ma, czy po prostu kwiatki sadzi na nowo. Nie wiem, co on robi w ogóle. Co w ogóle wygląda... Ten krzak wygląda bardzo, bardzo specyficznie, nie będę mówił jak, ale dobra. W każdym razie coś kwiatki przedstawia, nie podoba mu się ewidentnie tutaj w tej wiosce. W ogóle jest siekiera wbita w kamień, to totalnie nie ma sensu, nie wiem, jak ktoś tego dokonał, ale nieważne. Znik mi, David. Ej, a dobra, tu jest, dobra, już myślałem, że go zgubiłem. Ej, dobra, ja nawet nie wiem, on trzyma w ręce, patrzcie, nie wiem, co to jest. To jest chyba maskotka małego creepera, tak mi się wydaje. Bo, no nie wiem, czekajcie, to się jakoś nazywa specjalnie? Czekajcie, zabiorę to. Tak. Tak, dobra, to jest creeper faktycznie, dobra, więc dobrze myślałem. Co on robi? Dlaczego łóżko postawił na środku drogi i się w nim położył, jeszcze tak go wywaliło śmiesznie. Ej, dobra, kładę się z nim, czekajcie. Dobra, położyłem się. Jesteśmy sami na serwerze, więc powinniśmy zaraz powinien być dzień. Czekajcie, dobra. On pewnie nie wie, co się dzieje.
O, już chyba podejrzewa, że tu ktoś jest. Musimy się schować, żeby mnie przypadkiem ręką nie walnął. O, wiedziałem, że będzie machał ręką, żeby kogoś uderzyć. Jest. Najgorsze jest to, że jestem na niewidce i on może nawet całkiem przypadkowo sobie czasem trafić. Pokaż się. Dobra, czekajcie, bo on oczekuje ode mnie. Czekajcie, muszę się tu schować, bo żeby nie widział, że coś w ręce trzymam. Oła, odnalazł mnie, nie, tak być nie może. Musimy uciekać, bo on nas już odnalazł, widział nas. Ale dobra, już się pogubił. Dobra, otwieram sobie tutaj, biorę szybko te tabliczki, bo tu już widzę, że się nam mogę przydać do komunikacji z nim. Dobra, pali coś. Więc czekajcie, ja tu dam tabliczkę tutaj i powiem, co mam napisać? Widzę cię. Dobra, tutaj z tego, do gara wlazł, co jest grane, czekaj, chodź, uderzyłem go, o, dobra, patrz, idź, nie wiem, jak mu wskazać drogę, o wiem, wezmę łuk i będę strzelał tu, żeby widział, w którą stronę ma iść, tu, o nie, widział znowu, że trzymałem coś w ręce, wali mnie ciągle, ale dobra, zobaczył tabliczkę, widzę cię. To jest całkiem logiczne, że go widzę, bo w sumie stoję obok niego i go biłem, więc no to jest takie... Ja ciebie też, nieprawda, ty mnie nie widzisz mnie, jeszcze mam 5 minut potki na niewidzialny. O kurczę, jak on macha tą łapą, czekaj, ała! Dobra, teraz na fontannie mu zostawię tabliczkę, gdzieś tutaj. Tylko czekajcie, muszę się tak schować, żeby mnie nie widział. On ewidentnie tu łazi za mną, żeby mnie uderzyć. Dobra, wlazłem sobie do środka, do wody. Bo tu kroków moich nie widzi, bo tu jest najgorsze to, że widzicie, jak ktoś biega, to za nim pojawiają się takie kawałki. W wodzie tego nie widać, więc on nie będzie wiedział, że chodzę. Muszę chodzić na shifcie, wtedy nie widać tych chyba kawałków. Bo patrzcie, teraz... A teraz też nie widać, ale to chyba ja nie widzę swoich po prostu. Ej, dobra, on gdzieś tam pobiegł, zostawię mu tutaj wiadomość na tej fontannie. Idź za tabliczkami. O, nie zmieściły mi się tabliczkami. Za... tabliczkami. On chyba widzi, że ja trzymam coś w ręce. Widział. Ła. Kurczę, no nie. Dobra, ale poszedł zobaczyć chyba, co tam napisałem. Idź za tabliczkami. Teraz patrzcie, ja nie będę po prostu nic na nich pisał, tylko stawiał mu tabliczki, żeby szedł po prostu za nimi. Idzie? Dobra, idzie za tabliczkami. Dobra, stawiam mu tabliczkę za tabliczką i zobaczymy jak on to odbierze. Dobra, teraz tu na dół, żeby wiedział, że ma iść na dół. Dobra, tu nie będę stawiał żadnej tabliczki, bo wiadomo, że musi zejść po schodach. Tu jest kolejna i teraz otwieramy to, stawiamy tam i tak, i teraz on tam wejdzie, a my to zamykamy, bo on nie wie, gdzie ja teraz stoję, bo jestem na niewidce. Dobra, uwaga. Dobra, nabrał się na to. Nabrał się. O nie, nie mam mleka, nie mam... Najgorzej. Nie mam mleka, więc on nie będzie w stanie mnie zobaczyć. Zobaczymy, patrzcie, bije tą szybę, ale jest kuloodporna. Nie da się, nie ma opcji. Dobra, teraz będę musiał się z nim komunikować przez szybę, póki jestem niewidzialny, więc jeszcze przez 3 minuty, bo nie mam mleka. Więc dam tutaj tabliczkę. Ha, ha, ha. Pojmałem cię. Dobra, co on robi? Nie! To jest jakiś wariat. Pan ręką to rozwala. Ja nawet nie mam jak to teraz naprawić. Kurczę, czekajcie, muszę zabrać szybko tutaj jakiś blok stąd. Bo nie mam, nie jestem przygotowany, nie byłem przygotowany na to, że on będzie coś tutaj rozwalał. Kurczę. Dobra, nie rozwalaj nic. Dobra, on nadal nie wie, kto go prankuje, ale niech zobaczy tą tabliczkę. Tu tabliczka jest. Patrz, o, zobaczył ją. Ile mi jeszcze zostało? 2 minuty. 2.40 mi zostało jeszcze. Dobra, opiszę ze mną. Dobra, teraz musimy się tutaj porozumiewać jakoś, więc rozwalam tą tabliczkę. Walić cię, wydostanę się. Głupia milkarz. On myśli, że Emilia go prankuje. I on nie wie, że to jestem ja. Dobra, czekajcie. Nie jesteś śmieszna. Dobra, prankujemy go, że jestem Emilią. Musiałam to zrobić. Nie, on rozwala znowu te drzwi. Dobra, poszedł tam zobaczyć. Musiałam to zrobić. Współpracuj, to przeżyjesz. Dobra, współpracuj, to przeżyjesz. Zostawiłem taką kolejną tabliczkę. Dlaczego?
O, dobra, 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 mamy konwersację, mamy konwersację. O nie, mam bardzo potężną siekierę, rozwaliła za dużo bloków. Milikacz, nie rób mi tego. Musiałam. On mi kazał. On mi kazała, napisałem. O nie, mi się klikła niechcący. Dobra, ale... Dobra, zobaczymy co odpisze, zobaczymy co odpisze. Jaka ona? On. Dobra, mamy konwersację, mamy konwersację. I teraz będzie jaki on, na bank napisze jaki on. Zaprzestań, Milkarz. Palion mi kazał. On nie chce, żebyś był wujkiem jego syna. Dobra, zobaczymy co na to odpowie. Jestem strasznie ciekaw, ma 50 sekund na to, żeby odpowiedzieć, bo ja się tu później pojawię i wtedy będzie mnie słyszał. Dobra, co tu mamy? To nieprawda. Okej, okay, dobra, dobra. To są jakieś oszczerstwa. To jest prawda. To jest prawda. Przykro mi. Dobra, 30 sekund, 30 sekund. Co on tu pisze znowu? Wypuść mnie, Milkacz, albo zjem cię. Emilka chce zjeść, przecież to ja jestem tostem, co on robi? Dobra, teraz mu piszę na tablicy, że to ja. Ja to nie Milkacz. Milkacz. I teraz on zacznie pisać tam. O, i teraz ja się pojawiam w tym momencie. O kurczę, ale idealnie się złożyło, patrzcie to. I on teraz będzie mnie słyszał, jak się odwróci. No i... Oj, siemano, Davik. A widzisz? Nie, 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 nie wypuszczę cię stąd. Wiesz, dlaczego tu jesteś? Ja ci już tłumaczę, już ci tłumaczę. Już ci tłumaczę. Ty wiesz, co dzisiaj zrobiłeś? Wiesz, co dzisiaj zrobiłeś? Wiesz, do jakich czynów się posunąłeś? Co zrobiłem takiego? Chciałeś ukraść moją dziewczynę. Sprankowaliście mnie, więc musiałem się zemścić na tobie, więc ty tutaj sobie spędzisz teraz ładne kilka dni, kilka lat. Nie wiem, zobaczymy jaki będę miał humor, bo bardzo zawiodłeś mnie, bardzo mnie zawiodłeś jako przyjaciel. Ale czekaj, co ja ci niby zrobiłem? Ty współpracowałeś z nią w tym, co ona rano mi zrobiła, że się wyprowadza. No to prawda. Dobrze się przyznałeś. No to w sumie czekaj, nie mamy co rozmawiać w ogóle. Ale zaprzestań, przez chwilę. Obiad będzie od 14. Cześć. Zacof się do okna. Ty się zacof, kurczę, do okna życia. Słuchaj mnie. No. Milkacz przez dwa mi kazała. To, w sensie może nie, że kazała, ale taki przyjacielski podarunek ode mnie to był dla niej, żeby jej pomóc. Ale bo myślałem, że będzie śmiesznie i było śmiesznie. Ale czym ja sobie zasłużyłem na takiego pranka, no, co? No to stownik, no póki co to ty jesteś ze Emilem. Ale ty wiesz, co ona przede mną ukrywała? Czy ty sobie z tego zdajesz sprawę? Kurde, każda kobieta coś ukrywa. No. Mocne argumenty masz. Kurczę, nie wiem jak to z tobą dyskutować teraz. No prawda, ale stary, ja już ci mówię co ona ukrywała przed nami. Ona ukrywała podwodne przejście pod wodospadem. Naszym wodospadem przy naszej willi. No wyobrażasz sobie to? No i co z tego? Aha, co z tego, dobra, już nie rozmawiamy. No i co z tego, że tam jest przejście? Uwaga, stawiam tabliczki, bo nie chce mi się na ciebie patrzeć już tu, w tym momencie. Dobra, ty się zaraz postawię kilka fajnych tabliczek. No nie rób tego, już tam nie patrzę. Dobra, nieważne. David, w każdym razie, ja cię, no niestety musisz tu zostać, musisz ponieść karę za swoje czyny. No ale ja nic złego nie zrobiłem, kurde. No zrobiłeś, no pomagałeś i to jest zdrada, Jakby o coś ciebie też dziewczyna prosiła, to byś to zrobił. No ale to była moja, ale to jest moja dziewczyna, jak ona mnie o coś prosi, to jak ja tego nie zrobię, to ja mam problem, wiesz o co chodzi. Jak mnie o coś prosi, to ja jestem dżentelmenem i to robię, tak? A ona wtedy potrzebowała pomocy. Ale co to jest za pomoc? Ty wiesz, w czym ty brałeś udział? Czy ty sobie z tego zdajesz sprawę? No wkręciliśmy cię, ile masz lat, tostownik. No ale wiesz, jak mi przykro było, ja płakałem od tamtego czasu. To było 18:30, jest teraz 19:19, stary, wiesz ile ja płakałem? Cały ten czas. Tak, no patrz jakie mam gały czerwone. Tu, patrz. No czarne. Kurczę, no bo już sobie zlizałem dżem z nich, więc no... Ale były. Kurde, to sik. No weź, zaprzestań, no już weź mnie stąd wypuść, bo ja muszę się spieszyć, no. Dobra, ale to wypuszczę cię stąd tylko za kaucją. Ile? Stak złota.
Wyżyłem kilof. Kurczę. Dawik. No nie. No dobra, no. Dobra, pozamiatałeś w tym momencie. No ale. Ale wiesz co jest. Ale wiesz co jest jeszcze lepsze? To jest twój kilof. Ty, ale co? Co? Ja mam ten sam przy sobie teraz. Mam dwa tośnikowe głębinowce. Co ty gadasz? Skąd ty masz mój kilof? Ale ty sobie zrobiłeś taki sam kilof jak ja, kurczę, teraz mnie chcesz prankować, że to niby... A i teraz zrobiłeś to moim kilofem i teraz będziesz wszystkim wmawiał, że to ja jestem zły, kurczę. No i... O nie, rozwaliłem tu. No i Davey, no i... No nie. Nie, słuchaj mnie, to stownik. Ja muszę teraz spalić tego tościkowego głębinowca. Ja rozumiem, to stownik. Muszę zniszczyć do wody. Ja bym zrozumiał. Ja niszczę do wody teraz, czekaj, ja niszczę do wody. Ja nie mogę na to pozwolić. Co ty robisz? Kurde. Zniszczyłem do wody. Jeszcze młody. Dobra, ale słuchaj. Ja jeszcze rozumiem, jak ja bym ci odbił dziewczynę, albo nie wiem, albo bym jej buziaka może dał, ale kurde, że wy taki mały troll, a ty się o to gniewasz, to się weź zaprzestań. No dobra, dobra, masz rację, przekonałeś mnie, no dobra. Nie ma to sensu. W takim razie nie będę się na ciebie gniewał za to, ale muszę w takim razie wymyśleć coś na nią, wiesz? Muszę coś zrewanżować na niej w takim razie za to. Dobra, dobra. Pomożesz mi? Zrobię zdrada troll ze mną. No, dobrze. Dobrze, zdradzę ją z tobą. No i super. Ale fajnie, ale fajnie. No i fajnie, to na pewno w to uwierzy, więc no dobra. Dobra, no to słuchaj, no to tyle. Słuchajcie, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę, tak jak mówiłem na początku odcineczka, 5000 łapek w górę. No i robimy rewanż na Emilce za to, co ona mi zrobiła. Trzymajcie się, widzimy się w następnym odcinku, który już jutro o godzinie 19:19. Zapraszam do Davika na kanał, link oczywiście w opisie. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa. Pa, pa.